Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z The Sims 2 w tle biedaków. I jesteśmy dzisiaj u ćwirów. Mieliśmy być u Kasandry, ale przyznam szczerze, odcinek u Kasandry mi po prostu nie wyszedł i go całego wywaliłam. Nic się tam w sumie nie działo, więc uznałam, że sobie zrobimy od Kasandry przerwę. Skoro uciekła, wyjechała, to jej nie ma i tyle. Na razie po prostu i tak to zostawimy. Także tak. O, dajmy mu to. No. Więc tak. No niech on już wstaje do szkoły. Ale ostatnio też pamiętam, że u Kaliente byłam i tam chciałam, żeby nasz drogi ćwir coś pokombinował z Diną. Więc ja nie pamiętam, na którą tam godzinę Dina szła do pracy. Ale ja myślę, żebyśmy umyli ćwira. Niech sobie. A jak ich nie zwolnię, to wtedy odejdziesz, czy możecie wszyscy razem pracować, tak? No. Stać nas na to. Po pierwsze, chciałam ją zabrać na wycieczkę do naszego domku letniskowego, a po drugie, chciałam jej się oświadczyć ćwirem, bo ona tam chciała wyjść za bogatego męża. No to kurde, to jest idealna partia, tym bardziej, że tutaj już się zbliża do końca swoich dni. O. Ktoś tu widzę bardzo szczęśliwie idzie. O, a czemu zostawiłeś dziecko na podłodze? On zjechał z tym dzieckiem na. Aha. Odjeżdżaj stąd, autobusie, odjeżdżaj. Bo on tutaj ma swoje. Bo da się zrobić, żeby autobus nie przyjeżdżał? Bez sensu. Zobaczcie. No Aleksander tutaj się nie będzie. O, tutaj widzę prywatna szkółka, tak? Prywatna? Oczywiście. Tak, potem będziemy musieli zrobić z nim studia. I chyba nie mam kolejnych studentów w mieście, więc chyba tylko z Aleksandrem pojedziemy na te studia. O ile Dina nie jest w pracy, oczywiście, bo ja już nie pamiętam, na którą ona godzinę pracowała. Zaprosi ją. Kamboja hambaya! Dina Lasencina. Ciekawa jestem, czy ona przyjmie w ogóle nasze świadczyny. Mwah, mwah, mwah. Spokojnie, drogi ćwisz. Ona niech sobie wejdzie. Lokaj się powinien zająć tym małym. No nie no, bo mi się pokasują. Nie zbieraj za napiwki w moim domu, tylko. No, no mówiłam, że mi się tu pokasuje. Zaraz no weź Dina. Dziadek tutaj, kurde, zamiast. Zawiesiłam się. A może najpierw się do nas wprowadzi? Jest tu miłość, jest tu przyjaźń wieczna, więc. Zróbmy to. Sama, bo kot jest Diny. No i Dina, Nina znaczy się zostanie sama z Lotario. Będzie miała pole do wypisu. No i teraz zaproponuj oświadczyny. Bez żadnych tutaj kurde ceregieli. Głupie powiadomienia. Nareszcie tyle na to czekałam. Fantastycznie, dziękuję. A ty nie miałeś pragnienia, żeby poślubić bogatego Sima, czy coś w tym stylu? Obejmij, baw się i bój do końca. I chcesz jechać do Chin. Co by na to, żebyście sobie wzięli ślub w Chinach? Proszę, jemu tutaj się już pojawiają pragnienia odnośnie kariery. Fantastycznie, ty musisz w ogóle wziąć prysznic. A potem sobie odrób lekcję. O, dziecko cię ożygało. Ojojoj. Ojojoj. To weź się wykąp w tym pomieszczeniu. Wprowadziłam tutaj, kurde. No ale to nic. No dobra. Co byś chciał znowu kupić? Domek letniskowy. Tu są jeszcze czyjeś lekcje. To są dalej twoje lekcje? O Jezus, ile ty masz lekcji do robienia? Ale jak to jest w ogóle możliwe? No dobra. Mortimer niech się wyśpi. W sumie nie powinna już pracować nawet, ale
No ona ma takie pragnienie, że jej zostawię tą pracę, żeby sobie je spełniła po prostu, o ile się nam uda oczywiście. Ten tu chciał rozwinąć 7 umiejętności, a ma dopiero rozwiniętych 3. Na wyspie Tuiki, tak? Nie, to była taka Mizu. Posiadłeś perłową, tylko możemy kupić. No, niech będzie, tak. Niech mu się spełni i sobie tam wyjedziemy. Z którymi mógłbyś potencjalnie rozpocząć jakiś związek. Więc może na studiach kogoś poznasz, pewnie tak będzie. Musimy to chyba troszkę przyspieszyć. Brudny i śmierdzący, więc od razu niech sobie weźmie prysznic. O Chryste Panie, kobieto, to nie jest twój kot, to jeszcze się z tym nie pogodziłaś, widzę. A, on niech sobie tutaj gra w sumie, bo... O, jutro już ma urodziny. To może poczekamy do tych urodzin, a potem wyjdziemy na te Chiny, kurde, nie wiem. Ale tam nie będziemy całe 3 dni, tylko jeden dzień w sumie, tak żeby tylko zrobić im ten ślub i w sumie nie będę tego nagrywać całego, więc... Dobrze. Ty już... A możesz pomóc zrobić Aleksandrowi lekcję, ej. To jest myśl. Dobra, dobra, nie, bo tutaj nic z tego nie będzie. Dobra. Robimy tak. Ty idziesz spać jednak. Proszę bardzo. Tak, ty idziesz do małego. W sumie nie wiem. Możesz go objąć i nakarmić. W ogóle myślę, że będzie ciekawie, że Dina tutaj z nami zamieszkała. Nawet po odejściu Mortimera. Ona będzie mogła tutaj przejąć, no wiecie, cały dom i obowiązki nad małym Xavierem oraz Aleksandrem. Wiadomo, że matki i siostry nie zastąpi, ale... Myślę, że to jest bardzo ciekawe dla samej naszej fabuły, więc no. Nie, 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 karm, nie chcemy mieć małego grubaska, bobaska. Proszę bardzo, jak ona się w ogóle dobrze sprawuje w roli matki. O, już ma nawet jakąś tam relację z nim fajną. I włożymy go do kojca. O Boże, znowu te duchy. Ten cmentarz to ja chyba stąd wyniosę. No nie, ten dziad mi wstaje o 1 w nocy i tak postanowił iść karmić. Nie. Nie będziesz go karmił, włożysz go do kojca. On już jadł kolację. Tak, tylko ty możesz marzyć o tym, żeby cię trafił piorun, nie? Ciekawe, czy byś to przeżył w ogóle. A w ogóle jest sobota! O ja, ale żem zlamiła. Ja tu czekam, aż on pójdzie do szkoły, nie? A to jest sobota. Nie wierzę. No dobra, a ty pracujesz w sobotę? Pracujesz. Dobra, to chociaż ona pójdzie. A tutaj, o, tak. Oczywiście dziecko śmierdzi, to pójdę je nakarmić, nie? Boże, masakra, jak się tego naszukałam w ogóle, nie? A czy on może dzwoni do swatki? Mówią, że jest taka opcja. Zobacz, czy możesz poprosić tą swatkę. Gdzie ty poszłaś do tego teleskopu? Dla ciebie to kupiłam, ziomalko. Ty tutaj chcesz, o, flirtować i się całować, więc... Proszę, zachciało jej się, kurde, drzewko. I dmuchawki. I grę. I co jeszcze? Co to jest? To jest swatka dla Aleksandra, jeśli nam się nie uda z tą swatką. Idzie. Powitaj. Moja droga, czy chcesz dostać ode mnie łeb? Kurza mnie ten deszcz. Poważnie mnie on kurza. Kup eliksir miłosny. Jeden nam wystarczy chyba. A co to daje? Nie mam pojęcia. Wiedźmo precz, wampi, ocinali, kantropina. Ciekawe. No halo, chcę kupić od ciebie eliksir. Cmentarz nam płonie! Cmentarz nam płonie! I deszcz nie podo! Gaś ogień, Aleksander, bo zaraz będą kolejne trupy.
Cmentarz nam płonie. Pojechaliście tam tu dobrze. Dobra, wyluzujcie. Dobra, że piara przyleciała tutaj. Kapten sobie gra niczym nieświadomy. Zamiast nam pomóc i lecić ogień, to mi wszyscy drą papę. A gdzie jest Loka, ja się pytam. Czemu Loka nie gasi tego pożaru? Już. Gaś ogień, stary. Gaś ten ogień. Ostatnio oglądałam film. Chyba umarty. I jej się paliło też drzewo od burzy i wspominała o tym, że to naprawdę bardzo rzadkie, żeby tak się wydarzyło, że drzewo się zapaliło i nagle przestał padać deszcz i faktycznie, żeby to się nie ugasiło, nie? No i właśnie. Taka sytuacja i moje kurde szczęście. To się nazywa poważne podejście do sprawy. Czuję, że będziecie doskonale do siebie pasować. Oczywiście. Grażyna Gazeta. O nie! Ona ma pełno rodzeństwa. Dlaczego akurat Grażyna Gazeta? O nie. Ty piarko. Ale co, porzuci te wszystkie dzieci? O rany, dlaczego... O. O, dzięki chyba. Ci mogło być trochę lepiej. Dobra, trudno. Wracaj tutaj, kobieto. Ja ci tyle zapłaciłam, a ty mi jakąś gazetę tutaj zrzucasz z nieba? Ojciec tam sobie niczego nieświadomy gra. Królna podłucha. Dobra, jakaś wolna nazwa. Siemka. Co ty byś chciała? Gramy. Łaskotamy się. No to dowcip możemy nie powiedzieć. No ale nie możemy grać razem. Czy ja to może ślepa zaproponuj? Daj zwierzaka, nie inny. No, on woli z nią mieć pragnienia niż tam, no. Trudno. Aleksander, ja ci wybrałam tom. Nie chcesz się pakować w związek z gazetą. Serio. O nie. No cóż. Co za niewypał. Przynajmniej z głodu nie umarł się tak. Już po prostu odechciało mu się wszystkiego pewnie. Po takiej randce. Także spoko. Ty sam sobie coś zjedz. O, awansior. Gratulation. No świetnie, to jeszcze czekamy tylko na urodziny. Gdzie ty jesteś? A ty możesz spać. Świetnie, ty ciągle tylko śpisz. Dobra, to w takim razie jak ona tu dalej jest, no to kupujemy żelazo, póki gorące. A co? Podziwiaj. Jezus Maria. Dowcip. Firtuj. Firtuj ją. Uwodź ją. Aha, to chyba na nią działa po prostu. Zaraz, ja ci tutaj co będę. Dałeś radę. No, zobacz, jak poszło szybko. Ale miałeś się pocałować. Po raz pierwszy. I co? Nic. Nie chcą. Nie będzie pocałunku. O, jakie to jest trudne. Pomóż przy urodzinach. Stary, miałeś pocałować laskę. Co tam wyrosło? Z naszego małego lotario? Aha, przegapiłam pocałunek, bo się zajęłam małym dzieckiem. Super, po prostu ten odcinek jest taki wypasiony. Bawi mi romantycznie, flirtu. Wiem, że śmierdzę, ale i tak mnie kochasz. Zgodziła się? Odrzuciła go. O nie, bo on śmierdzi. W ogóle ona jest niezadowolona. O nie. O nie. Idź się wykąp. Odrzuciła cię, biedaku. Tak mi przykro, Aleksander. Ty to masz pecha jakiegoś. Oni chyba nie pojadą do tych Chin wziąć tego ślubu. Bo już po prostu masakra jest. Przykro mi. Czas się kończy, moi drodzy, kończy.
Kurde, no, nie wiem, czy jechać z nimi do tych Chin, czy nie. Ten odcinek będzie trwał już wieczność, po prostu całą. Wszyscy śpią, a ty pokryją mu wykup wakacje. Póki jeszcze żyjesz, kurde, bo ja już się boję, że po prostu przegapię. No, najkrócej można 3 dni i 2 noce. Dotarliśmy do naszej posiadłości. Ogólnie to, pierwsze co to oczywiście Lina chciała kupić sobie samochód, więc sobie mają ten samochód i co, nie mogą mi jechać nigdzie? Excuse me? No, mogą, dobra. Proszę bardzo, Lina, to jest twój samochód i proszę, jedziemy sobie teraz pierwsze co kupić nowe ciuszki i gdzieś znajdziemy jakąś miejscówkę na cichy ślubik z taki. No, tu w sumie jest całkiem ładnie, powiem wam. Taka spoko miejscówka, bo są ubrania fantastycznie, więc proszę bardzo, kup ubranie codzienne. Ty też sobie kup ubranie codzienne. Czy tutaj dobrze jest ustawione? Dobrze. O, biżuteria. Kup sobie biżuterię. Kup sobie pamiątki. Dobra, miałam jej kupić taką chińską sukienkę, wiecie. Ale kurde, pomyślałam, nie ma opcji. Tam zobaczyłam coś tak fajnego, że po prostu musiałam jej kupić to. Biżuteria nakupowana, super. Ale tutaj nie ma chyba takiej przebieralni. Ma jeszcze taką bardziej chińską, ale no nie, ta musi być, jak ją zobaczyłam. Może ją nauczą tego powitania, super. A widzę, że już nie. No dobra, to idziemy znaleźć jakąś miejscówkę. Powiem wam, że nie jest tu za ładnie, ale pomyślna kapliczka i tak brzmi całkiem spoko. Jak na taki ślub. To chyba jest ta pomyślna kapliczka, nie? No. Więc może coś tutaj im zrobię, jakąś taką scenerię. Okej, coś tam im wykombinowałam, nie jest to jakiś 8 cud świata, wiadomo. Ale może zanim ten ślub... O, chcesz wrócić? No to może niech sobie porzucają sobie te monety. Co ty robisz? Aha, znowu ciuchy oglądasz, dopiero co ci kupiłam. Rzucę te monety. Tutaj im przygotowałam taki łuk i jakieś tam drzewka postawiałam i o tyle. Teraz on ci tutaj przylazł, no. Idźże stąd, stary! Ja tu mam pierwsza. No co za typ. Masz, Mortiś. Co, już nie można rzucić monety? Halo? Przez to, że on rzucił, to już nie mogę ja rzucić? O co chodzi? No patrzcie. Tort się nie zepsuje tak szybko, nie? O takim kupiłam, jakiś tam prosty. Niech se mają torcik i tyle. Znowu chcesz kupić pamiątkę, stara. Wszystkie pieniądze wydasz na te pamiątki, ale okej, idź kup. Kup sobie jeszcze jedną, powiedzmy, że dasz ją Aleksandrowi albo komuś, siostrze na przykład, o. Proszę mi nie psuć mojej scenerii. Już się zbiera w ogóle publika. Sympatycznie w sumie, że zdecydowali się uczestniczyć w naszej skromnej ceremonii. O, jak uroczo. O. Zaraz mi się skończy miejsce na dysku w ogóle. Także szybciej, please. O, urocze szczęście. Okej, no nagranie mi się przerwało. Nie mam pojęcia, ile tam mi się ucięło, ile nagrało. W każdym razie jesteśmy już po ślubie. Jeszcze pokroimy sobie tort i myślę, że na tym zakończymy ten już i tak wystarczająco długi odcinek, moim zdaniem. Mamy tutaj oficjalne małżeństwo, także jest tak jak chciałam. O, jeszcze się postaramy oczywiście o dziecko. Fajnie byłoby w tej przymierzalni, jakby dało radę, ale nie wiem, czy to tak wyjdzie, bo to nigdy nie wychodzi. Boże, kaliente, jaki biust. Czy oni nie są uroczą parą?
Jeszcze się kury tak poszczęściło naszemu drugiemu na stare lata. O, sweet. Sweet, sweet. Chodź tutaj, mam nadzieję, że nie umrzesz od tego. Ewentualnie może jeszcze w saunie. Także, no. Mi się chyba nigdy nie udało zrobić Barbara w przymierzalni, także nie wróżę im cudu. Oh, why God, why? Czemu to musi być takie zbagowane? Co z tobą? Ty się zawiesiłaś? To chyba się mi zawiesiło coś, wiecie? To chyba nie wypali. No ona w ogóle nie ten... Dobra, to nie. Postaramy się normalnie o dziecko i tyle. Co ja się będę tutaj przejmować? Jedziemy do domu. O, a może się postaramy w samochodzie? Nie, no dobra, nie kombinujmy. Idźmy do łóżka. Łóżko chyba tutaj mamy, o. Jest łóżko, może nie najlepsze, ale... Niech będzie. Nie będziemy tutaj wydziwiać. Nie ma sensu chyba im nawet tego remontować za bardzo, bo oni tylko tu przyjechali na chwilę. Więc no. Proszę bardzo. Przywieźcie z tej podróży coś. Pięknie wyglądacie razem. No. No i dobrze. Właśnie tak miało być. Dina jeszcze jest młoda. Nie wiem, nie planuję już dla niej chyba kolejnego męża, bo wiadomo, że Mortimer niedługo umrze. Oj, nie było dźwięku. A jest jednak. No, no i dobra, moi drodzy, ja na tym kończę. Oni zaraz wrócą sobie do domu po prostu. Mogą samochodem? Czy nie mogą? Nie za bardzo. No, to on po prostu im każe wrócić do domu. Skrócę im wakacje i tyle. No. A my będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Państwa przyjemniak, moi drodzy. To chyba będzie ostatni odcinek u przyjemniaków, bo już ma być Marysia staruszką, więc... Tak. Będziemy powoli zbliżać się do końca tury. Bo jeszcze zostanie nam tylko Caliente i Marzyciel, czyli w sumie trzy rodziny. Ćwir, Caliente i Marzyciel, tak. Fajnie się dzieje w tym Miłowie. Jestem ciekawa, jak to dalej się potoczy, więc no. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa, pa!